witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, Krzysztof Ibisz, witam i zapraszam na Grę w Ciemno, witam publiczność w studiu, osoby towarzyszące, ale przede wszystkim bohaterów naszego programu, czyli dzisiejszych graczy. Aby grać w ciemno, potrzebne są trzy rzeczy. Wiedza, refleks i żyłka do podejmowania ryzyka, ponieważ zawodnicy nie wiedzą, o jakie stawki walczą. Stawki te będą natomiast doskonale znane Państwu. I dla Państwa, naszych widzów, mamy konkurs, w którym ktoś z Was dzisiaj wygra 3000 zł. Aby mieć na to szansę, należy wysłać SMS o treści gra pod numer 73550 w czasie, kiedy na ekranie pojawia się zegar odliczający 30 sekund. Powodzenia! A ja teraz pośród 30 graczy wybiorę pierwszą osobę, która zagra dzisiaj w ciemno. Mam dla Państwa pytanie z czterema wariantami odpowiedzi. Proszę, abyście przy pomocy przycisków wybrali prawidłową odpowiedź. Ta osoba, która pierwsza odpowie prawidłowo, pierwsza dzisiaj zagra w ciemno. Oto pytanie. Na jakiej pozycji gra zwykle Jerzy Dudek? A. Obrona. B. Pomoc. C. Bramka. D. Atak. Jeżeli okaże się, że nie wszyscy odpowiedzą prawidłowo, to oczywiście rozumiemy, że był to falstart, czyli ktoś za wcześnie nacisnął. Prawidłowa odpowiedź to C, bramka. Sprawdźmy, kto tak odpowiedział. A raczej sprawdzimy, kto tak nie odpowiedział. Dwie osoby nie odpowiedziały prawidłowo. I teraz przekonajmy się, kto z Państwa odpowiedział prawidłowo jako pierwszy. Gracz z numerem drugim, proszę bardzo. Witam Pana. No, proszę. Słuchajcie, no, musimy porozmawiać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, widzę, że już wśród dziewczyn tutaj na widowni ma Pan swój fanklub. To jest pierwsze, ale jest jeszcze druga sprawa. Nie wiem dlaczego, jak gracz, facet wychodzi tutaj i idzie do gry, to za punkt honoru sobie poczytuje, żeby zgnieść mi rękę. Ja zawsze mówią, że większy więcej może. Emocje być może. Zapewne. Proszę nam powiedzieć parę słów o sobie. Mam na imię Grzegorz. Przyjechałem z Kłodzka. Teraz nic nie robię. Pracowałem rok czasu w Wiedniu. Pracowałem ochroniarzem na, jednej z dyskotek. Ochranił pan dyskotek. Wiedeńskich, tak. W pierwszym becyrku. I teraz odpoczywam, bo jednak emocje po roku pracy takie... Tak pan się tam naochraniał, tak? Że trzeba trochę odpocząć. Nie, no stres, nie? No jest, tak. Różne narodowości są jednak w Wiedniu. Bardzo dużo Azjatów kolorowych i jednak trzeba się napracować. Deszko, żeby przeżyć. Aha. Tu też pan pracował w tej branży? Tak, kiedyś tak. Jakie są pańskie zainteresowania? Znaczy jeżdżę na nartach, jestem instruktorem narciarskim. O, świetnie. Mam w Zieleńcu, Zieleniec to... Mieszkam niedaleko Zieleńca. Potem jednym z większych zainteresowań to są moje dzieci, nie? Ile pan ich ma? W sumie? Tak. Troje. Trójka, tak? O których wiem. A to jest, rozumiem, trójka, o których pan wie. Tak. Mówisz, że ma, że mężczyzna tak nie do końca, tak? Jak każdy się orientuje, mężczyzna, nie? Prawda? No. A w sumie pan powiedział, a nie w sumie? Troje. Czyli w sumie i nie w sumie troje. To jest, jedno i dwoje. Okej. <Okay. laughs> Porządku, rozumiem. Wie pan, to jest tak, na przykład niektórzy, jak mówimy o mężczyznach, nie? I propos dzieci. Na przykład niektórzy moi koledzy, faceci, nie? No, jak to my? No, spoko, nie? Po prostu mają taką metodę na ten problem z dziećmi, że kupują na przykład kilo cukierków i rozdają gdzieś na placu, licząc na to, że... Trafi na swojego. Trafi na swojego, albo tak. Nie biją dzieci, bo na swoje by nie bił. Tak. Z tyłu nie jest duża
różnica wieku u mnie jest, nie? Między dziećmi. Najstarszy ma 22, a najmłodszy 9. Aha, 22 i 9. A środkowy? Dziewczynka, Jana Kochańska, nie? Tak. Ma 13. Bo zawsze, córeczka jest zawsze tatusia, prawda? Tak, dla ciebie dziewczyny. Ale ty starsze. Lubię. Starsze pan lubi? Tak. Tu widzę, że najmocniej brawo bije Gosia, która siedzi tutaj w zielonym sweterku. Ale się przytuliła do pana, nie powiem. Przytuliła się mocno. Mocno. Panie, Maczym oczywiście. Panie Grzegorzu, przed panem 50 ponumerowanych kopert w każdej... Ja wiem, że pan wie, ale ja muszę zgodnie jakby z zasadami gry przypomnieć tym z państwa, którzy być może oglądają nas pierwszy raz, chociaż pewnie jest takich mało, bo no, widzowie oglądają chętnie nasz program. 50 ponumerowanych kopert, w każdej kopercie jest czek od 0 do 100 tysięcy złotych, dwa pechowe czeki, jakie? Minus jest minus 100, minus 50. Minus 50, minus 100%. Tego nie lubię. Tak, a kto by to lubił, prawda? Jest pan gotowy do gry? Zawsze, do każdej. No to startujemy, proszę. Startujemy. Z kim pan przyjechał do nas? Proszę? Z kim pan przyjechał? Z mojego kolegi synem. Rozumiem. Ale sam pan sobie uczciwie opuści, jestem, tak? Jestem elegancki, no jak zawsze, nie? Każdy facet jest elegancki. Nie? Oczywiście, że tak. I kolegi, syn, jak ma pan na imię? Łukasz. Łukasz. Witamy pana. Mój synek chciał jechać, ale on ma 9 lat, więc... Nie, to za małe. Ale Marta ma problem. Ale widziałem u was dziewczyna, która miała 14 lat i gra... A co miała problem z zawiązaniem. To źle wyglądam, nie? Ja wiem. Nie, okej, tylko ma... Ale szybko, niech pani tam zawiązuje, bo ja źle wyglądam. No to też ważne dla faceta, nie? Przede wszystkim. Bo jak dobrze wygląda, dobrze się czuje. W tym wieku to trzeba uważać na wygląd, nie? Ale emerytura się nie zbliża. No, no widzę, że pan coś widzi. No widzę właśnie. Pan, tak, kurczę, bo... No uczciwie na dół. No uczciwie właśnie. To i pan się przytrzyma. Jak no pan, trzymam. Jak pan... Tak. Idą w górę, pan ma takie włosy i dlatego idą w górę te opaski. To co? Niech pan trzyma i proszę bardzo. Nie widzę. Nie widzi pan na pewno? Na pewno, słowo. Wierzę panu, proszę bardzo, może. No to ty, na początku, tak? Jedyneczka. Dlaczego? Dlaczego? Od urodziny mojego starszego brata. Rozumiem. Będę trzymał, tak, dobra? Niech pan trzyma, panu wierzę. No. Już pan ma na czubku głowę, to mówmy dalej, żeby nie spadło. Co dalej? Co dalej? 10. 10, proszę. Co jeszcze? To jest syneczek, ten 9-letni. Dobrze. 19 to jest córeczka i syneczek starszy. Dobrze, co dalej? 31 to jestem ja. I jeszcze jeden? Nie, to 5 powiedziałem już. Nie, 1, 10, 19, 31. A, jeszcze, aha, faktycznie, moja była żona, 22. I jeszcze była żona się załapała, tak? Może pan odkryć, tak, tak, proszę bardzo. Katastrofa. Powtórzmy, tam 1, 10, 19, 31 i 22. Tak, to chciałem powiedzieć, chronologicznie, nie? Ale nie wyszło, bo... Nie wyszło, bo, się, bo mi to zamotało. To. Ale Marto... Tak, za chwilę, bo ten kolega syna czeka jak nieruchomy, jak pomnik, pan zobaczy. Łukasz, zdejmij sobie, proszę, koperty. Możesz na mnie patrzeć już, tak. Tak, niech pan sobie sam zdejmie, sama obsługa dzisiaj wyjątkowa. Tak, jak w każdym hipermarkecie. I jeszcze była żona się załapała. Też. Jak znam życie, jak mnie zobaczy, to już nie żyję. Dlaczego? Ja już nie żyję, a już afera była straszna. Jaka afera? A do baru, nie? Jak to do baru? No bo mieliśmy się spotkać w VIP-ie, nie? A pan startował do baru, byłem VIP, tak? Na obozie nawet byłem, nie? Aha, to daleko pan zaszedł. No. Grajmy. 5 kopert jest na stole. Proszę o pierwsze pytanie. To na pewno trudne, ja wiem, bo już tam piszą trudne. Co oznacza termin Gran Reserva dotyczący wina? Która koperta, panie Grzegorzu? Jedyneczka. Proszę. I mamy takie warianty. Dobry rocznik, liche siuśki, dobra cena, prosto z rezerwatu. Hmm.
Wiadomo, siuszki to odpadają, nie, bo nawet takie wino roczne to nie jest siuszki, chyba że w domu pędzone, nie? Dobra cena to też nie będzie. No, to jest dobry rocznik, a. Tak jest. Akurat mój brat mieszka od 25 lat we Francji. I często tam jestem starszy, no to jest... No, wyrzucili go z kraju, kiedy był przewrót, nie? I tam został i tam mieszka. Proszę bardzo, koperta z numerem pierwszym. Moja. Jest już pana. Mogę to położyć tak. Tak jest, to jest właśnie miejsce na koperty, które są pana. To już jest dobrze. Już tam już się nie martw. Ale pan i tak nie jest zmartwiony, optymistą pan jest, widzę. Całe życie. Ja też, fajnie. No, cztery koperty jeszcze do wzięcia, kolejne pytanie tuż po przerwie. Witamy Państwa po przerwie, oglądacie Teleturniej Gra w Ciemno. Dzisiaj w ciemno jako pierwszy gra pan Grzegorz. Pierwsza koperta wygrana, oprócz tego jest bardzo wesoło w studiu. Cztery jeszcze do wzięcia, czytam kolejne pytanie. Jak nazywała się tytułowa Nana z powieści Emila Zoli? Która koperta? Po kolei, proszę. No, napisałem książkę, widziałem film, ale chyba się na tym rozłożę. Aha, proszę, może warianty panu przypomną. Mm-hmm. Anna Kupo, Sara Stolz, Dina Kau, Wiera Guanini. Ja sądzę tak. Wiera Guanini nie, bo to jest... Nie, ja sądzę... Zola to ja sądzę będzie francuskie. Francuskie imię powinno być. Sara Stolz nie, to jest nikt niemieckie, nie? Diana Kau też nie. Ja sądzę, że Anna... No, nie mogę oczekiwać... Kupo. No, sądzę, że Anna Kupo. Tak pan stawia? Tak stawiam. Ta, o którą pyta autor pytania, była bezlitosną pożeraczką męskich serc, jak się pan domyśla, portfeli. Tak, no. A Anna Kupon. Bardzo proszę. To jest już pana koperta, miło. Bardzo dobrze panu idzie. Miło, to już może... jest dobrze. To tak, już się jeszcze idzie dobrze, bo moi wrogowie na pewno będą to oglądać. Tak to by się zwijali ze śmiechu, nie? Tak to ja się będę zwijał, że jednak mimo to, że cokolwiek się wydarzy, nie? To jest dobrze. Jak mówię, i poprosiłbym później o autograf dla mojego synka, bo bardzo prosił. Z przyjemnością, to dajcie mi taki, proszę tu kolegów, taki flamaster, żeby pisał grubo. Tak. To zaraz oczywiście z przyjemnością wielką podpiszę. Trzy koperty jeszcze do wzięcia, kolejne pytanie w grze. Jedziemy. Na czyim nagrobku widnieje napis Serce Serc? Najpierw koperta. 19, tak jak proszę. Jest. Będzie jakiś nasz chyba pisarz. Poproszę. Będzie chyba jakiś nasz pisarz prawdopodobnie. To zróbmy, ja mam długopis. Jak pan weźmie jakąś kopertę, tak, to ja na niej... Super, dobrze? Dziękuję. Dziękuję ci, Marto. Podpiszę. Super, dziękuję. I teraz mamy takie warianty. Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Adama Asnyka czy Marii Konopnickiej? Serce Serc. Nie będę kombinował tutaj, bo wiem, po prostu popatrzyłem i decyduję D od razu. Marii Konopnickiej. Bolesława Prusa. A. Nie będę przedłużał, bo nie wiedziałem, bo strzeliłem, bo... Pan jest konkretny facet. Sądziłem, że wiedziałem, że polskich pisarzy na pewno, tylko tu nie, już nie mogłem. Tak, na razie tak, 19, do niszczarki. Do niszczarki. Adie. To co? Na którym się podpisze, na której kopercie? No, zobaczymy, która ewentualnie zostanie. To w razie czego zniszczymy czek, a nie zniszczymy kopercie. Super, dziękuję. Tak? Mhm. Na dziesiątce? Może być, dla Ady i Maxa. A, Max, to jak mój. Też? No. Też. Mój przez KS. Nie wiem, jak pana. A, normalnie, jak Maksymilian. Tak, od Kolbe. No, to tak, to byłoby dwoje. Jeszcze Adzie kwiatek narysuje. Super. Jedyny co to taki kwiatek. Będzie szczęśliwa.
Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo się. I jeszcze zostały nam dwa jeszcze dla pana walczymy pytania. Na... Czytam przedostatni dla pana Grzegorza. Teraz trochę pomyślę, bo jestem, ale ja nie jestem ostatni, jeszcze jedna osoba. Jeszcze, tak, jeszcze jedna osoba jeszcze będzie grała po panu, tak. W którym roku Dariusz Michalczewski, lubi pan boks? Oglądam czasami i czasami muszę trenować. Ja kocham boks też. Został po raz pierwszy mistrzem świata WBO w wadze półciężkiej. To bieda, kurczę. Najpierw koperta. Tak, no tak idzie, 22. Proszę, 22. Moja była żona. Tak, załapała się. Załapała się na Michalczewskiego. I teraz mamy takie daty. 1988, 94, 98 czy 2001? 2001 nie, bo on dostał lanie ostatnio. Jak, tak, to co walka, bo to lanie dostawał. Co walka, to lanie dostawał, nie? Ja bym między B a C. A też... Rozumiem, czyli no, wybiera pan... Ja strzelam, ja tutaj nie wiem po prostu, ja strzelam, ja tak dedukuję tylko, nie, że 2001 nie, bo sali bicia dostawał, nie, to nie. 88 to... 98... Jakie to było przysłowie takie, jak nie wiesz, to trafisz, strzelaj w B. Jak tutaj u pana to było? Czy tak mówili? No, tak mówią, że jak... Tak mówili, tak, tak. Kiedyś mówili, tak jak nie wiesz, to strzelaj w B. No, także to niech będzie B. Propos tego lania najpierw, to ja muszę się przeciwstawić, bo jestem fanem Dariusza Michalczewskiego. No dobrze, ale to są dwa razy taki największy, jeden z największych talentów w 2005 oberwał. No tak. Prawda, a nie pierwszym. No nie, ale to tak był taki, bo parę walk oberwał. Ale panie, ja muszę tu bronić Tygrysa. Z 50, i dobrze pamiętam, z 50 walk 48 wygrał. Nie, ja nie mówię, że nie. W zawodowym boksie. Ja po prostu analizowałem te ostatnie walki, nie? No to proszę nie bić. A po raz pierwszy zdobył pas mistrzowski jako reprezentant Niemiec. Niemiec, tak, tak. Tak. I to był rok 94. Bardzo dobrze. Tak, dedukowałem, bo 8-8 było za wcześnie jeszcze, nie? On tam zaczynał dopiero. Do takiego talentu to będziemy długo teraz czekali. Na pewno, na pewno. Chyba, że Adamek albo Diablo, kto wie. No ci dzieci teraz walczą. No. Dokładnie. Proszę kopertę przesunąć, to jest pańska koperta. Ja mam dla pana ostatnią kopertę z numerem 31, ale... Moje urodziny. Proszę tylko położyć. 31 grudnia się urodziłem. Tak. Zanim jednak przeczytam pytanie, chcę państwu przypomnieć, że cały czas trwa konkurs, w którym ktoś z was, widzów, wygra dzisiaj 3000 zł. Aby mieć na to szansę, należy wysłać SMS pod numer 73550 w treści wpisując hasło gra. Trzeba to zrobić w tym momencie, kiedy na ekranie pokazuje się zegar wyświetlający 30 sekund. To co, ostatnie pytanie. Zaczynamy. Proszę bardzo. Jedziemy. Pod jakim imieniem zasłynął w Europie tadżycki uczony Ibn Sina? O kurczę. No zobaczymy. Zobaczymy, czy to nie... Bo to się przyjmie jakieś takie znane imię, pseudonim, nie wiem. Panie? No katastrofa z pytaniem. Gdzie to Jezus? O Jezus. Tadżykistan? O Jezus. Nie wie pan, gdzie jest? Ja wiem, gdzie tam wołami się jedzie, nie? Ile miesięcy, nie? No do Wiednia jadę 4 godziny szybkim autem, nie? Do Tadżykistanu to dalej, nie? No, 2000 kilometrów chyba, nie? Bo kiedyś... Stanę pan na 2000? Gdzieś tak by było, wie pan, bo dlatego, że kiedyś mój znajomy miał Wołgę, taksówkarz. I tak. Od niego właśnie chyba kupili z Tadżykistanu, to jechali za 2 tygodnie. Napisali później mu, że dojechali, nie? To 2000 kilometrów, albo lepiej. 2 tygodnie jechali. Albo lepiej, tak. Nie, no więcej, to jest 4000 będzie. Czytam panu wariant. Dobra. Nostradamus. No to nie. Melanchthon, Galen, Avicenna. Nostradamus to na pewno nie, nie? No bo to wiadomo, kto był. Melanchthon to też takie dziwne imię. Galen, Avicenna, Ibn Sina. To może być. No, a to Nostradamus, wiadomo, kto był Nostradamus, nie? No, nie mam pojęcia. Avicenna, Ibn Sina. Galen, Ibn Sina. Malen. Znaczy, CD na pewno, nie?
Tylko teraz na pewno, no nie na pewno, tylko ja tak sobie kalkuluję. C, D, Avicenna, Ibn Sina. Tak i pasuje to, tak pasuje, tak, tak, tak. Czyli? Tak, D, D, pasuje mi tak. Avicenna. No. A wie pan, że we Wrocławiu jest taka ulica, Avicenna? Ibn Sina? Avicenna. Czy to tego samego? I to tego samego, tak jest. Panie Grzegorzu, poproszę tylko pewnie. Proszę bardzo, panie Krzysztofie. Dziękuję. Filozof, poeta, ale także lekarz. Muszę panu powiedzieć, że nie spotkałem się z tym nazwiskiem, nie? Ale po prostu skojarzyłem. Ale to lektor nie uczą, prawda? Skojarzyłem po prostu tak, wie pan, w imię. Panie Grzegorzu, zajmijmy się teraz kopertami. To panu powiem, jak zostało. Został mój brat, został mój synek, została moja była żona. Zostałem, złapała się ja. Moja kochana córeczka odpadła, no. Katastrofa. Ale już tylko myślmy o tych, co i starszy synek. Ale kto wie, co tam było, prawda? Zastanówmy się, co może być tutaj w tych kopertach. Panie Krzysztofie, no, dobrze było parę złotych, bo mam debet na koncie i kurczę. Jak każdy. Ale jak mówię, ja nie jestem pazerny, naprawdę. Będę spał spokojnie, jak tam ten debet załatwię. Nie? To ja pana zapytam, skoro nie jest pan pazerny, ile za te koperty? Panie Krzysztofie, ile za te koperty? Ja wiem, jak pan tutaj rozgrywa. Ogląda pan? Tak, cały czas. No, świetnie. Tak, jestem na bieżąco, jak mogę oczywiście, nie? To zróbmy tak. No ja jestem wart 31 grudzień, no to jest poważna wrata, nie? To tak już za mnie po dwa, za tamte po 1000 to będzie 5000, nie? No co, jestem pazerny? Nie. No. 5000 pan proponuje? No, w sumie. Co pan na to? Panie Grzegorzu, nie będę się targował. 5000 do studia, proszę. Ale pan mnie na minę wsadził teraz, kurczę. Ale baran, mogę powiedzieć więcej. Ale nie pan na minę teraz wsadził, no nie no. No nie no. Skończyła mi się amunicja, a pan szczęście, kurczę. No. Ocie, kurczę. Ale z drugiej strony... Tak? Mimo to, że... To... Wie pan, oglądałem pana, nie? Tak. Pan ma cwancji, bo to jest tak. Był taki tu facet, który... Taki Mondrala był, nie? Tak. Olga Ducha, to on tam 30 tysięcy, nie ma o czym mówić. A grał nie? Tutaj. Aha. Tutaj grał i z żoną grał. Jak żona grała kiedyś i on potem grał. A kojarzy, to się poznali no, przez... Nie przez... wiem, ale oboje nie trafili. Aha. Na zero wyszli, nie? Tak kozaczył. Pan mu Hanna na 20 tysięcy poszedł, nie? On mówi mało, w sumie okazało się o 200 złotych, nie? I tutaj, 200. No, i tutaj może być też mina, nie? No dobra, co dalej, panie Krzysztofie? A co pan woli? Co pan woli? Koncert życzeń na ciebie. Zróbmy tak. Ja mam propozycję. Proszę bardzo. Delikatną, bo... Poczekajmy, niech się usłyszał pana, bo ma pan taki fanklub, że zagłusza, ale już teraz możemy, proszę. Wie pan co, zróbmy tak. Jeżeli można, niech pan weźmie najlepszą i najgorszą, a ja wezmę dwie i te 5000. Tak pan woli? No. Czyli 5000, a ja mam i dwie koperty, a ja mam zabrać najlepszą i najgorszą. Tak. Ale przecież pan chciał 5000 za wszystkie. No, pan też jak się przekomarza z grającymi, to też pan nas mówi siak, tak mówi tak. No, ja bym też tak chciał panem pokonwersować, miło. Panie Grzegorzu, to ja powiem tak. Mogę wziąć najlepszą i najgorszą i dam panu 2000. Panie Krzysztofie, niech pan weźmie najlepszą i najgorszą i da mi 3000 na mój debet w banku. I jeszcze nie mam nic, biorę, wychodzę i już, nie? Nie ma afery. Zgadzam się. Jest, idzie. To może tak, żebym nie musiał liczyć, to ja poproszę 3000 do studia, to oddam. Oddajemy piątkę do banku naszego programowego. Ale wie pan, słowo się rzekło, nie? Tylko wie pan, że zastanawia. No. Teraz, bo już jest tak. Tak jest, nie? Oczywiście. Teraz po prostu tak. Gadamy sobie. Tak. Łatwo się pan poddał, kurczę. I ciekawy dlaczego. Czy pan mnie polubił, chce mu płacić, żebym płacił debet? Czy pan po prostu tej mojej 31 jest. Nawet nie będę patrzał. Dobra,
gra... Zostaje tak? Tak, zostaje, no. Czyli tak, przypomnę, nam wszystkim widzą także, że umowa jest taka. Tak. 3000 dla pana. Tak. Ja z czterech kopert dla siebie biorę najlepszą i najgorszą. Najgorszą. Panu zostawiam to środkowe. Tak jest. Więc ja biorę tak, 31. Mhm. No. Tak pan myślał? Data urodzenia moja, no. I biorę dziesiątkę, o, kopertę oddam, tak, rozumiem, bo to dla syna i dla córeczki, dobrze. Tylko bez czeków wtedy już. Proszę, czy tak, dwie są, to są pana koperty i 3000. To co? Otwieramy? Czy poczekamy jeszcze? Możemy otwierać. Od której pan chce zacząć? Od mojej byłej żony. To się załapała. Sekunda, a może najpierw zniszczymy moje, tylko ja mam problem, bo tu mam ten autograf. To może ją otworzymy, żeby zniszczyć sam czek. A mogę na niego nie patrzeć? To jest ta najmniejsza. Aha. Proszę odłożyć na razie. Aha. Najmniejszą możemy zobaczyć. To może tak, proszę otworzyć, bo koperta będzie pamiątkowa. Co tam jest? To jest najmniejsza. A czek zniszczymy. Stóweczka, moi drodzy, jest. 100 zł. 100 do niszczarki. To była ta najmniejsza. A zrobiłem błąd, Korczołolek, no. Nie chce pan patrzeć o 31? Chcę. Ale pan nie chciał przed chwilą. Ale przeżyję to. Mam zdrowe serce. To proszę bardzo, to jest ta najlepsza. Tak. Proszę. Lekarz gdzieś w pobliżu jest? Jest, mamy. 2000. 2000. Do niszczarki? To nie będzie potrzebny. Nie będzie. Nie będzie potrzebny. No teraz już ma pan pewność, że na debet jest, ja, bo tam było zero najmniej, prawda? Super. I teraz mogę którą otworzymy? Otworzyć? Mojego brata otworzę. On taki pazerny zawsze jest, taki pazerny. Pazerny jest? Pazerny jest. Sekundkę. Ja mam dobre serce. Co tam jest, proszę. On tego nie będzie widział, bo on Franciszek. Sprawdźmy. No, zarobiłem 200 jeszcze. Tak, 200 zł. I 22. I 22. Otwieramy. Spokojnie, ręce mi się nie trzęsą, jak widzicie. Jest wszystko ok. I drugie 200 zrobiłem. I 200 zł. Czyli 3400 zł. Debet spłacony. Debet spłacony. Jestem usatysfakcjonowany. Dobrze, że się pan bawił z nami? Ja super, nie wiem jak wy. My z panem świetnie. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Do widzenia. Będę ściskał ręki. Świetnie, przeżyłem. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Tak grał pan Grzegorz. A ja tylko przypomnę, że cały czas trwa konkurs, w którym ktoś z państwa może wygrać, podobnie jak pan Grzegorz, wygra 3400, ale państwo mogą wygrać 3000. Należy wysłać SMS pod numer 73550 treści wpisując słowo gra, wtedy, kiedy na ekranie pojawia się zegar odmierzający 30 sekund. A ja teraz do gry w ciemno zaproszę osobę, która jako druga odpowiedziała na moje wstępne pytanie. Gra z numerem 4, proszę bardzo. Witam panią, proszę. Dobrze się pani bawiła przy pierwszym graczu? Tak, świetnie. Boję się, że wypadnę słabo w jego tle. W ogóle. Proszę się przedstawić. Nazywam się Małgorzata Romik. Przyjechałam z pięknych okolic Beskidu Żywieckiego. Czym się pani zajmuje? No, w tym momencie sytuacja zmusiła mnie do tego, że musiałam zrezygnować z pracy zawodowej, ponieważ mam syna niepełnosprawnego i zajmuję się domem. To nie oznacza, że się nie spełniam. Oczywiście bardzo lubię robić to, co robię i w ogóle. Możemy grać? Tak, oczywiście. To startujemy. Ma już pani z góry obmyślane koperty? Jeden numerek mam, tak. Jeden numer, tak. Pan szef mi podpowiedział. Co on będzie oznaczał, ten numerek? To znaczy, przyjechaliśmy tutaj, oddawaliśmy... Proszę, nie mówić jaki jeszcze. Nie, oddawaliśmy numer ubrania do szatni i pan szatniarz podał nam numer. A i to będzie ten, i tak? I to będzie ten, tak. Dobrze. Pomocą. Kto z panią przyjechał? Mój mąż, jak pan imię? Tadeusz, witamy pana. Dobry. Bardzo proszę, możemy. To jest numer na pewno 13.
numer 9. Tak, to jestem w szatni. 13, 9. Co dalej? 13, 9. 18, 27 i 28. To już dalej przypadkowe zupełnie? Tak, tak. Dobrze. Zupełnie. Proszę o kopertę. W porządku, koperty już czekają, możemy zaczynać. Oto pierwsze pytanie dla pani Małgorzaty. Jak brzmi nazwisko pierwszej w dziejach kobiety, która została ministrem? Która koperta, pani Małgosiu? 13. Numerek? Zaczynamy od 13. I tak. Mamy takie warianty. Golda Meir, Emelina Pankhurst, Aleksandra Kołłątaj, Marta Kulicz. No myślę, że odpada Aleksandra Kołłątaj. Raczej z niczym mi się to nie kojarzy. Golda Meir. Wie pan co? Strzelam i postawię na D. Marta Kulicz. Prawidłowa odpowiedź to C. Aleksandra Kołłątaj. W 1917 roku została komisarzem ludowym. W rządzie oczywiście bolszewickim. Trzynastka, czy ten numerek? Tak. No jednak trzynastka okazała się trzynastką, prawda? W porządku, cztery koperty jeszcze mamy do wzięcia. Kolejne pytanie w grze. Jaką nazwę nosi język Burów? Białych mieszkańców Afryki Południowej. Która koperta najpierw? 9. Bardzo proszę. I mamy takie warianty. Suahili, Urdu, Afrikaans, Jaipur. Suahili, Urdu, Afrikaans, Jaipur. Jaipur, Suahili. Nie będę się tylko zastanawiała. Myślę, że jest to odpowiedź B, Urdu. Tuż obok odpowiedź C, Afrikaans. Świetnie. Zaraz, zaraz. I teraz bardzo proszę, do niszcza. Trudne pytanie, bardzo tak, trudne. Tak, trudne było pytanie, może ja kolejne też poproszę będą... Poproszę tego pana o jakieś łatwiejsze. Autora, tak? Tak. Może teraz będą łatwiejsze, zobaczymy. Oto kolejne. Refren czyjej piosenki zaczyna się słowami kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie. Pamięta pani, jak to leciało? Która koperta? 18. Bardzo proszę. I mamy taki wariant. Iwan i Delfin, Ich troje, Papa Dance, Just Five. Iwan i Delfin. Ich troje to chyba wykreślimy, to raczej nie pasuje mi do ich troje. Strzelam, oczywiście strzelam. Strzał będzie, tak? Tak, tak, oczywiście. Ale skreśliła pani ich troje, czy nie? Ich troje skreśliłam, tak. Badenst. Iwan i Delfin. Just Five. No, odpowiedź D. Powiedzieć, no. Tak siedzę, sekundkę, tak siedzę i myślę, że szkoda trochę tej koperty. No bardzo. Pewnie dużo w niej jest. No, nie oglądamy. Oglądamy, tak, oglądamy. Ja poważnie? Zniosę to, zniosę. Oczywiście, no trudno. No proszę zerknąć. Co tam jest? O, pięknie. 10 tysięcy. 10 tysięcy. Pięknie. No.
Trudno. Do niszczarki. To jest gra wszystko. Przywiszone, ale o tych nie myślimy. Jeszcze dwie do wzięcia. No, kto wie, co tam jest? Kolejne pytanie. Chociaż jedno. O którym polskim piłkarzu pisano człowiek, który zatrzymał Anglię? Najpierw koperta. 28. Bardzo proszę. I teraz mamy takie warianty. Kazimierz Dejna, Grzegorz Lato, Jan Tomaszewski, Zbigniew Boniek. Z pewnością będzie wiedział mój mąż. Na pewno to. Jestem przekonana. Może zapyta go pan, czy wie? On będzie na pewno wiedział, nie mam co pytać. Zatrzymał Anglię. Tomaszewski, Lato. A, to był wielki przystojniaczek, kobiety były w nim zakochane w owych czasach. No to do przystojniaczków chyba. Możemy zaliczyć Grzegorza Lato. Zbigniew Boniek, no faktycznie. Jan Tomaszewski. Kazimierz Dejna. Zbigniew Boniek. Mąż? Jan Tomaszewski. Jan Tomaszewski. Odpowiedź C. ...28. Do niszczarki. Kochały się nim kobiety. Może jeszcze tak jest. Listy pisały do telewizji, do klubu, idol. A mówili, zatrzymał Anglię, bo stał na bramce. W meczu słynnym na Wembley z Anglią. Mam dla pani Małgorzaty jeszcze jedną kopertę z numerem 27. Ostatnie pytanie przeczytam tuż po przerwie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak poradziłbyś sobie jako uczestnik teleturnieju Gra w Ciemno? Teraz masz szansę. Pobierz grę na swój telefon komórkowy. Wyślij SMS o treści gra na numer 76550 i sprawdź, jak to jest wygrać 100 tysięcy złotych. Witamy ponownie, oglądacie teleturniej Gra w Ciemno. Ja tylko przypomnę, że cały czas trwa konkurs, w którym ktoś z państwa wygra 3000 zł. Aby wygrać te pieniądze, należy wysłać SMS o treści gra pod numer 73550 w czasie, kiedy na ekranie pojawia się zegar odmierzający 30 sekund. A my wracamy do gry. Pani Małgorzata ma przed sobą jeszcze do wygrania ostatnią kopertę z numerem 27. Oto pytanie. Jakie imię nosi wiedźma z powieści Ogniem i Mieczem? I mamy takie warianty. Chorpyna, Hogata, Helena czy Harhara? Hogata i Helena odpada. Zostaje Chorpyna i Harhara. Nad tym bym się zastanawiała. Harhara, Chorpyna. Myślę, że odpowiedź A. Chorpyna. Tak jest. Pani Małgorzato... Już bałam się, że nie będę mogła z panem troszeczkę się pohandlować. Będzie pani mogła. Jest koperta z numerem 27. Czy chce mi ją pani sprzedać? Oczywiście. Oczywiście za odpowiednią kwotę, tak. I jaka będzie odpowiednia? No wie pan co, no jest to jedna koperta, no myślę, 10 tysięcy złotych, no to co żeśmy zniszczyli, o. Tak skromnie. Żeby to odkupić, tak. Skromniutko. Trochę mnie zatkało. Tak? Jedna koperta jest tylko. No ja wiem, no ale... O, 1000 złotych. Nie, no.
1000 złotych na pewno nie. 1000 złotych na pewno nie, odpada. No ja mogę panu spuścić 1000 złotych, o 9000, o, z mojej strony. 9 pani, tak? Tak, 9000. 2000. No to tak ruskim targiem. Spuszczę na 8. No to jak pani ruskim? Tak. Ja krakowskim. 3000. No, zaczyna być wesoło. 3000, wie. Prawda, za jedną kopertę? Tak, tak. 3000? No, tak, ale tam równie dobrze może być więcej jak 10 tysięcy złotych. No. Równie dobrze może być mniej. No tak, no. Tyle razy próbowałam pana rozgryźć, jak oglądałam program Gry w ciemno, ale nigdy mi się nie udało. Jest pan bardzo sprytny. Przed chwilą pan miał 3 koperty, pani poprzednik, tak, co? Tak, no to jest fajne. A pani ma jedną. Mhm. On wygrał 3400. No w sumie? Mając 3 koperty. Czy to jest pana ostatnie słowo? No nie wiem, no dać jeszcze 1000, też więcej nie dam. 1000, czyli 4. 4000. Interes mojego życia. Co? Czy to jest interes mojego życia? Ja myślę, że tak. Tak? W godzinę, ile gramy tutaj? 20 minut? 4000? Dobra, zgadzam się. Zgoda? Zgoda. 4000. Proszę pieniądze do studia. Pan na mnie patrzy, pewno za chwilę pan coś zaproponuje jeszcze, tak? Ale ja mogę tylko mniej, bo już 4000 są. No tak. Dobrze, to jeżeli będzie mnie niszczyć, mogę zerknąć? Chce pani? Tak, czy chcę ja wiem? Zerknąć. No dobrze, jeżeli chce pani obejrzeć, to proszę bardzo. Ile tam jest? Boże, to nie jest interes mojego życia. 20 tysięcy złotych, tak. Ale w 20 minut 4000. No tak. Dobry wynik. Do niszczarki koperta. I 4000 wygrała pani dzisiaj. Grze w ciemno. Dziękuję bardzo i gratuluję. Dziękuję. A ja stale państwa zapraszam do gry, aby usiąść w tym fotelu zwycięzcy i zagrać ze mną w ciemno. Należy wysłać SMS na numer 75550. Treści wpisując hasło start. Do zobaczenia albo tu w studiu, albo przed telewizorem. Dziękuję panu. Dziękuję.